Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Tematem dzisiejszego studium będzie dramatyczny powrót Judejczyków do Egiptu po zburzeniu Jerozolimy. Trochę historii. Zapraszam. W dzisiejszym studium udział biorą Dawid, Zbyszek i Julian. Jak zwykle zaczynamy nasze studium modlitwą i tym razem także proszę Cię, Julianie. Boże drogi, dziękujemy Ci za ten przekaz, który dałeś nam w Słowie Twoim Świętym. Przekaz o tragicznej historii narodu izraelskiego, który nie chciał być posłuszny woli Twojej. Proszę Panie, pomóż nam, byśmy się nauczyli czegoś z tego, wyciągnęli właściwe wnioski, ale również nie postępowali tak jak oni, żebyśmy mogli życie prowadzić lepsze ku chwale Twojej i być błogosławieństwem dla innych, a nie przekleństwem, jak wielu w tamtym czasie było. Proszę o błogosławieństwo dla tego studium. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Przystępując do tego studium, nasuwa mi się na myśl kilka pytań na sam początek. I jest to jakiś pewien problem, bo od tego, jak zaczniemy, to może w ten sposób potoczyć się nasza dyskusja. Ale chyba zacznę od zapytania, czy adwentysta, chrześcijanin, który jest chrześcijaninem misyjnym, zaangażowanym bardzo, właściwe jest, żeby angażował się do polityki? Mogliśmy tutaj zacytować fragment, w którym Jezus mówi: oddajcie to, co cesarskie, cesarzowi. Czy nie powinniśmy oddać to, co państwowe, państwu? Przecież wybory, polityka to jest nasz obywatelski obowiązek i nie widzę przeciwwskazań, żeby w jakiś sposób uczestniczyć w tych wyborach, prawda? Zobaczyć może, kto ma po prostu lepszą ofertę i komu możemy bardziej zaufać, kogo obstawiamy, że będzie lepiej dowodzić państwem. Nie widzę żadnych przeciwwskazań, dopóki nie zaczynamy mieszać, prawda, tej polityki do kościoła, czyli nie zaczynamy nagabywać ludzi w kościele, czy mówić im podczas nabożeństw, czy wspólnych spotkań, że mają głosować na to, czy na tamto, bo tak powinni. A jeśli źle postępują? To znaczy, kto źle postępuje? No ludzie, społeczeństwo. Chce głosować niepoprawnie. No to jest już ich indywidualny wybór, prawda? Możemy podzielić się z nimi indywidualnie własną opinią, ale nie możemy ich do niczego zmusić. Nie powinniśmy ich namawiać? Myślę, że możemy z nimi się podzielić opinią, ale nie możemy nim rozkazywać. No dobrze, a powiedzcie mi, jak było z Jeremiaszem. Czy angażował się w politykę? Czy wykazywał zainteresowanie? Czy namawiał społeczeństwo do tego, jak ma się zachować? To jest pytanie, co rozumiem przez to pojęcie polityka. Ja myślę, że w sprawy społeczne narodu powinniśmy się angażować, bo to są ludzie, którzy wokół nas żyją. I jeśli możemy coś zrobić dla tych ludzi dobrego, to jak najbardziej. A im ważniejsze jest stanowisko, które można zajmować w państwie, tym większy będzie wpływ. Jeśli ten wpływ będzie dobry, to chwała Panu. Tak. Zwrócimy też uwagę na to, że początkowo w Izraelu panowała teokracja. Później to się zmieniło na rządy królewskie, prawda, z woli Izraela, ale w jakiś sposób Bóg był takim głównym elementem polityki. Słusznie. Niezależnie od tego, kto rządził w Izraelu, to przecież wiązała Izraelczyków umowa z Bogiem. To były przymierza. I czy pośredniczył przez, czy Bóg był, że tak powiem, oddzielony od ludzi jakimś systemem władzy, czy to królewskiej, czy jakiejś innej, to jednak miał być podporządkowany
władzy Bożej. Bóg komunikował się z królami, komunikował się z kapłanami, komunikował się z prorokami, w ten sposób wyrażał swoją opinię o tym, jak powinni postępować. Jaka to była sytuacja w czasie już po zburzeniu Jerozolimy w Judei? Sytuacja była fatalna z tego względu, że miasto było zburzone, ludność wzięta do niewoli. Tylko jakieś grupy wracały z innych krajów, żeby się osiedlić tam na terenie Judei, ale to były takie resztki, możemy powiedzieć tylko. Chociaż historia nam, Jeremiasza mówi, że i ci nie pozostali tam na terenie Palestyny, czyli tak jak zapowiadał Jeremiasz, rzeczywiście pustkowie zostało tam. Przypomnijmy, że to jest czas, kiedy Asyria upada, Babilon wzrasta w niesamowitą siłę, również Egipt tutaj próbuje, prawda, utrzymać swoją siłę, potęgę, wyrywając się ze szpon Asyrii i rywalizuje z Babilonem, i pośrodku są właśnie Judejczycy, którzy podzieleni na różnego rodzaju stronnictwa wyrażają swoje sympatie w różny sposób. Jedni są probabilońscy, inni proegipscy. Co jest najsmutniejsze w postawie Judejczyków właśnie w tym opowiadaniu się, po której stronie być, komu się poddać? Bo to było przecież konieczność poddania się pod czy zarząd, czy okupację, czy powiedzmy pod jakieś władanie obce, bo sami nie byli w stanie poradzić sobie z tymi mocarstwami. W odpowiedzi na twoje pytanie myślę o czymś innym. Myślę o czasach, kiedy Polska traciła niepodległość. Mieliśmy targowice, mieliśmy sympatyków prorosyjskich, propolskich. Była to troszeczkę inna sytuacja, ale w danym momencie, kiedy jesteśmy bardzo słabi, szukamy kogoś, na kim moglibyśmy się oprzeć. A szukali oni w miejscach, gdzie w zasadzie, jak się przeglądamy, to jeden był narzucony, a drugi był tam z boku. I przez całą historię, troszeczkę wcześniejszą, mogliby się nauczyć, że tam z tamtej strony pomocy nie będzie. Jedyne źródło, na które wskazywał Jeremiasz i który dawał rozwiązanie, to był Bóg. Ale mimo wszystko, i to jest najbardziej dziwne, w naszym całym studium tego tygodnia tak się zastanawiam, jak możesz po tylu doświadczeniach, ale myślę, że na ten temat będziemy mówić, ci ludzie nie wybierają tej opcji. Jakby odrzucają, że Pan Bóg, brak im zaufania do Pana Boga. Tak i myślę, to że zakrawa wręcz na ironię. Kiedy Mojżesz ich wybawia z niewoli egipskiej, którzy powtarzają przy okazji każdej paschy o tym, jak wyszli z tej niewoli, jakie cierpienia przechodzili, jakie trudności. Chcą jakby powracać z powrotem do tej niewoli, jakby zapominając o tych strasznych przejściach, które mieli, a nie chcą z kolei wybrać Babilonu, który narzuca Bóg, ponieważ Jeremiasz mówi im, że taka jest wola Boża. Bóg zadecydował, że Nebukadnezar, ten, który będzie przy tej władzy, będzie jego posłańcem w wykonaniu pewnej misji. I to jest smutne, najbardziej smutne, że jak gdyby nie uczą się na swoich błędach. Zauważmy, że niewola niewolą, ale to Pan Bóg posłał ich do Egiptu i to był dla nich ratunek, ponieważ wiadomo, był głód, znamy historię Józefa, wiemy, jak to się potoczyło i dzięki temu, że właśnie oni tam trafili, to przeżyli. I tak samo Bóg ma kolejny plan dla nich, żeby ich uratować. Może to będzie trudne dla nich, może nie rozumieją tego, ale ja bym tutaj przytoczył słowa, które zapisał Salomon. Przypowieści Salomona, 3:5, 6 i może nawet 7 werset. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On będzie prostować twoje ścieżki. Nie uważaj się sam za mądrego, bój się Boga i unikaj złego. Myślę, że te słowa znakomicie się wpisują w tę sytuację. Jeśli można tak dodać jeszcze do naszej uwagi, kiedy tutaj powołałeś się na ten przykład, kiedy był głód, bardziej tutaj akurat to nie było tym problemem. W wierszu 12, znaczy 40 rozdział Księgi Jeremiasza, 12 wiersz
Wrócili wszyscy ci Judejczycy ze wszystkich miejscowości, w których byli rozproszeni, o tym już mówiliśmy, i przybyli do ziemi judzkiej, do Gedaliasza, do Mispy. I tu jest ten ciekawy fragment. I mieli bardzo obfite zbiory wina i owoców. Na pewno głód ich tam nie pchał, więc przyczyna była jakby zupełnie inna, dlatego że było tam jak gdyby to zapewnienie, ja was zaopatrzę. I tutaj mamy bardzo konkretne działanie Pana Boga. Oni mają tutaj, tu się wszystko powraca jak gdyby do życia, to można odbudować. To jest taki mały sygnał, ale obfite zbiory czegoś, co do tej pory jakby czegoś brakowało, tutaj mają to. Warto zwrócić uwagę jednak cały czas jeszcze na tą sytuację społeczno-polityczną, ponieważ to nie tylko to, że Judejczycy mieli sami dokonać wyboru, czy chcą być pod panowaniem Babilonu, czy pod panowaniem Egiptu. O to starały się także i Egipt, i Babilon, prawda? Oni także wpływali na postawy tych społeczności różnych. Kto wie, czy nie było w tej sytuacji również jakiejś korupcji obiecanych na przykład stanowisk, posiadania tam odpowiednich lobbystów, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, na rzecz opowiadania się po czyjejś tam stronie. Więc prawdę mówiąc, Judejczycy byli w bardzo trudnym położeniu z powodu tej sytuacji, jaka ich zastała. I właściwie w związku z tym należałoby uznać, że jedynym prawdziwym ratunkiem może być prawdziwie tylko Bóg. Bo skoro nie możemy dokonać wyboru zbyt prosto, bo nie wiemy, czy wybrać tę opcję, czy inną opcję, zatem zwróćmy się wtedy do Boga. Jest to jedna z ciekawszych nauk, która wynika właśnie w tym momencie, że tu trzeba byłoby poszukiwać Boga. A dlaczego Judejczycy nie chcieli szukać ratunku u Boga? A przecież Jeremiasz głosił i narażał swoje życie, żeby jednak ten głos Boga do nich się przebił. Co się stało takiego z Judejczykami, że nie chcieli słuchać tego Słowa Bożego? Rozczarowanie. To mam na myśli rozczarowanie. Dlatego, że kiedy świątynia miała być zniszczona i miasto być, krzyczeli, mamy tu świątynię, mamy Pana Boga, mamy wszystko, oni byli przekonani, że nie dojdzie do tego. Gdzieś tak jakaś taka ślepa wiara, że Pan Bóg w jakiś sposób ocali. A to się nagle stało tak, wbrew temu, co zapowiedział Jeremiasz, wbrew temu, co Pan Bóg mówił. Ale mimo wszystko oni, nie słuchając tego, byli przekonani, że Pan Bóg powinien coś zadziałać. I nagle można się pogniewać na takiego Pana Boga, który dopuścił do tego, żeby wybrany naród, ich dzieci, ich przyjaciele musieli opuścić kraj, dostać się do niewoli. Oni wręcz się wyrazili, prawda? Jest zapis mówiący o tym, dlaczego nie chcą. Ja chciałem tutaj poruszyć akurat to, że myślę, że naruszyli warunki umowy. Popatrzcie, gdy my idziemy do pracy i pracujemy, to dostajemy za to wypłatę. A oni chcieli nie pracować, a dostać wypłatę. Odwrócili się od Pana Boga, zaczęli robić dziwne rzeczy, które nie miały z Bogiem wiele wspólnego, a mimo to chcieli Jego wsparcia. Łamali przymierze na prawo i lewo, a mimo to oczekiwali, że Pan Bóg też dotrzyma umowy ze swojej strony. Tak. Nie musieli być rozczarowani, dlatego że Jeremiasz wyraźnie im mówił, żeby nie pokładali nadziei w świątyni, tylko w poprawcie swoje życie, postępowanie. Jeśli tego nie zrobili, to nie mieli powodu do rozczarowania, bo Bóg nigdy nie rozczarowywał ludzi. Po prostu wybierali własną drogę bez Boga. No to takie skutki były. No dobrze, ale kiedy reformator Jozjasz zaczął działać, no to przecież jednak było jakieś nawrócenie. Zmieniali się, a jednak jak gdyby w ślad za tym nie przyszedł ratunek. Jak to wytłumaczyć? To Jozjasz zmieniał, ale nie ludzie. Także nie można mówić, że było nawrócenie w Izraelu, bo zaraz po Jozjaszu widzimy, jaki był ich stosunek do tego, co mówił Bóg, więc Jozjasz próbował reformować, ale lud nie zreformował się. Właśnie chciałem zwrócić uwagę na ten element, bo to zarzucili właśnie Judejczycy Jeremiaszowi i mówili, kiedy byliśmy poprawni, że tak się wyrażę, to jakoś tego błogosławieństwa nie było, tylko przyszły nieszczęścia. Prawda jest taka, że
to były już skutki, daleko za późno podjęte reformy, żeby można było ocalić. I to, co z kolei Jeremiasz także przez całą tą księgę mówi, to mówi o nawróceniu się serca. O to chodzi, że nie wystarczy powierzchowne jakieś takie nawracanie się, a więc uczęszczanie na nabożeństwa, taki legalizm bycia pobożnym jak gdyby, jeżeli nie ma nawrócenia serca. Widzimy, że przy pierwszej lepszej okazji Judejczycy zachowują się w sposób okropny, właśnie nie jako nawróceni, tylko właśnie wciąż trwający w swoich oczekiwaniach. Można? Tak. Tu mamy przykład, kiedy znaleźli się w Egipcie, o tym też jest mowa w naszym studium, to tej królowej niebios kadzili, jakieś ofiary składali, a wcześniej jest powiedziane, że przed Jozjaszem robili to samo. Czyli można zauważyć, że oni kontynuowali to. Także w czasach Jozjasza być może niektórzy się nawrócili, ale generalnie nie było tego nawrócenia wśród ludu. Chciałbym zadać takie pytanie. Życie albo śmierć, błogosławieństwo albo przekleństwo, jakich wyborów dokonujesz każdego dnia? Wyborów ku życiu czy ku śmierci? O to chodzi, że każdego dnia podejmujemy jakieś decyzje. W konsekwencji naszych decyzji może stać się, że my popełnimy grzech, ktoś popełni grzech albo kogoś skrzywdzimy. Czy zdajemy sobie sprawę z tego? Znaczy, nie zawsze sobie zdajemy sprawę, chociaż ta historia, którą tutaj mamy, tak bardzo ciekawie to obrazuje, bo gdybyśmy spojrzeli na początki tego, co się stało po tym, jak już nastąpiła pewna stabilizacja. Został ustanowiony namiestnik, wojny już nie ma niebezpieczeństw. Troszkę tam od czasu, w różnych miejscach stacjonują żołnierze, czytajmy na to pozostałości armii babilońskiej, jej przedstawiciele. Już jest ustanowiona w jakimś tam stopniu ta władza. Czyli mamy już spokój w pewien sposób wydawałoby się taki polityczny, do pewnego stopnia nawet społeczny. Ale tutaj mamy właśnie ten zamach stanu, do którego dochodzi, wywołany przez garstkę ludzi. I gdybyśmy tak się przyjrzeli, to można by powiedzieć, no gdyby nie było tego zamachu, ci ludzie by może by się zupełnie inaczej historia potoczyła. Ale nieraz wydarzy się coś, co nagle stawia nas w bardzo trudnej sytuacji, chociaż nie jesteśmy sprawcami tego czynu i ta historia, którą tutaj mamy, jakby się rozwijająca się, co Jeremiasz on przedstawia, jest na tyle ciekawa, że mamy tutaj właśnie taki obraz wymuszonej prawie pewnego... Znaczy, nagle znaleźliśmy się w niebezpieczeństwie, sami go nie wywołując. Co mamy zrobić? Bo czujemy się współodpowiedzialni czy współwinni albo... Jakie emocje zaczynają grać? I tutaj w tym naszym studium mamy ten właśnie fragment dotyczący tego, kiedy dochodzi do tego zabójstwa. W zasadzie namiestnik zostaje zamordowany, tam jest więcej tej krwi się przelewa, czyli mamy bardzo taka sytuacja, znowu się zaognia, jest niepewna, ale przybywają inni, tą sytuację jakby rozwiązują i no i to teraz następuje. Wydawać by się mogło, że podjęli naprawdę bardzo dobrą decyzję. Bo do kogo się udają? Udają się do Pana. Udają się do Jeremiasza, do przedstawiciela Boga i mówią, co mamy zrobić? Wydawać by się mogło, że czegoś się nauczyli. No i tutaj wydawać by się, no to nareszcie coś zrozumieliśmy. I tylko jak czytamy tą historię dalej, to jest troszeczkę, tak się człowiek zastanawia, no to po coście do mnie przychodzili, po coście prosili o moje kiedy usłyszeli wypowiedź. Jeremiasza, nie spodobało im się to, co Jeremiasz mówił. Czyli przyszli po wybór, po dokonanie wyboru, po odpowiedź, jaki dokonać wybór do Jeremiasza, Syna Bożego, ale kiedy on im mówi, oni go nie słuchają, ponieważ oni oczekiwali, że Jeremiasz w imieniu Bożym powie im to, co chcą usłyszeć. Przyszło mi takie porównanie do sytuacji, która działa się przy wejściu do Kanaanu, do Ziemi Obiecanej. Popatrzmy, była sytuacja, gdzie Pan Bóg jasno mówi, jaka jest Jego wola. Mówi, że możecie to zrobić, możecie to zdobyć, a oni wracają, prawda, sieją strach, niektórzy z ludzi,
i przez to ludzie się bali zaufać Panu Bogu i strach ich sparaliżował. Nie mogli mu zaufać i co się przez to stało? Przez to przedłużyli sobie wycieczkę o 40 lat. I mieli naprawdę dużo ciężej, żeby później to zrobić. Więc my tak samo, jak nie jesteśmy w stanie zaufać Panu Bogu, mimo że będzie ciężko, to możemy podkopać sobie tylko, odciąć sobie lewą, prawą nogę tak naprawdę, strzelić sobie w kolano, tak jak oni sobie wtedy zrobili. I myślę, że tutaj Bóg czasem stawia nas w takim miejscu, gdzie musimy zrobić krok w przepaść i zaufać Mu, że On nas złapie. Bo On zawsze łapie, nawet milimetr nad przepaścią, ale On zawsze nas złapie, my musimy Mu zaufać. I jak często strach nas zżera i nie potrafimy. W Polsce w czasie okupacji było tak, że jeżeli niemiecki oficer zginął, odpowiadała cała społeczność. Nie wiem, czy w czasach babilońskich podobna sytuacja nie istniała. Jeżeli istniała, to było to uzasadniony ten lęk. Ale zwróćmy uwagę, kiedy czytamy to, co... Kiedy pytają Jeremiasza i Pan Bóg odpowiada, tam jest bardzo ciekawa wypowiedź, że w pewnym momencie Jeremiasz w sposób jednoznaczny mówi, nie będzie problemów z Babilończykami. Ja ten problem rozwiążę. Jakby to jest odpowiedź na ich lęk. I teraz pytanie, dlaczego tego nie przyjęli? Znowu musimy jakby wrócić do wcześniejszej wypowiedzi, żeby to podsumować. Trudna sytuacja społeczno-polityczna, zagraniczna, anarchia we władzach, naród zdezorientowany i w dodatku tym, co wcześniej mówiłem, po prostu zdeprawowany. Przychodzą jeszcze, przypomnę raz, do Jeremiasza o poradę, za kim mają iść, ale kiedy Jeremiasz im mówi, to wówczas oni nie chcą. Wypominają czasy Jozjasza, kiedy oni starali się jakby nawrócić, to się sytuacja tylko pogorszyła, zapominając o tym, że to tylko są konsekwencje ich wcześniejszego postępowania, a poza tym wcale się nie nawrócili, ponieważ dokonali wyboru, powiedzieli, że kiedy składali ofiary bożkom, tym, które są w Egipcie, to im się powodziło. No, mnie ta myśl to przywodzi też takich ludzi, którzy na przykład nabiorą kredytów, ukradną, oszukają i im się powodzi szczęśliwie, prawda? Potem oczywiście im się noga powinie i mówią, teraz jest mi nieszczęśliwie, bo zaczął być uczciwy. No, jak zacznie uczciwym być i nie będzie kradł, no to może nie ma z czego żyć być może, więc mu jest gorzej. No, to jest takie dosyć przewrotne podejście do tej sprawy, więc zdeformowanie jak gdyby tego pojmowania w umysłach dosłownie wartości zasadniczych. Bóg, wartości te najważniejsze z Bogiem, prawda, czekają na Mesjasza, chcą, prawda, Bożego z jednej strony wprowadzenia, błogosławieństwa Bożego, z drugiej strony oddają cześć jednak bożkom i oni sobie chwalą, że to było dobre. A więc tak naprawdę nic już ich nie mogło uratować, tylko absolutna jakaś niewola. I faktycznie to, co wcześniej Julian wspomniał, ta niewola w Babilonie była szansą dla tego narodu, ponieważ Bóg wiedział, jak się potoczą losy. Natomiast, że Egipt będzie dla nich nieszczęśliwy. Dlaczego miał być ten Egipt nieszczęśliwy dla tych ludzi? Oni w końcu zdecydowali się, zabrali również Jeremiasza, Barucha, mówili się, prawda, że ten Baruch nakłania Jeremiasza, ponieważ Jeremiasz był zbyt poważną postacią, osobą bardzo szanowaną, autorytetem takim, że wprost nie potrafili mu tego zarzucić, więc na jego pisarza, sekretarza, tak? Przypomnijmy, że to on jego buntuje. Czy rzeczywiście pisarz mógł buntować? Może wspomnijmy, dlaczego? Wątpliwe, żeby Baruch namawiał Jeremiasza do złych rzeczy i żeby Jeremiasz coś takiego mówił, co by było niewłaściwe. Tylko chcieli to sobie jakoś wytłumaczyć i powiedzieli, zrzucili winę na Barucha, że to on tak ich namawia do złych rzeczy. No, nie ma żadnych podstaw, żeby oczywiście tak było myśleć. Natomiast o tyle łatwość było zwalenia na Barucha, dlatego że Baruch no nie był takim sobie zwyczajnym pisarzyną. To był jednak, powiedzielibyśmy dzisiaj, szlachcic, prawda, z rodu szlacheckiego.
z rodu jakiegoś kapłańskiego, tak, że był osobą szanowaną, wykształconą i tak dalej, więc to taki niepospolity pisarz. Zatem sądzili, że to on ma odpowiednie wpływy i w związku z tym wpływa tak na Jeremiasza. Z tym, że jeszcze w tym fragmencie, bo my już jesteśmy tutaj prawie, że w Egipcie, tak, bo ta sytuacja jest opisywana, co teraz mówimy o Egipcie, ale mnie zastanawiało i myślałem o tym, nie wiem, czy wy potraficie odpowiedzieć, bo to jest dla mnie interesujące. 12 wiersz, 40 wiersza mówi, wyjednam dla was zmiłowanie, to jeszcze jest, kiedy Pan Bóg mówi, a za chwilę w 13 wierszu, jeżeli jednak powiecie, nie osiądziemy w tej ziemi, nie słuchając głosu Pana, waszego Boga, mówiąc nie. Kiedy Pan Bóg przedstawia, i tam mamy bardzo długi opis, co ich spotka, kiedy się do tego Egiptu udadzą. Ja nieraz mówię tak, nieraz człowiek wybiera drogę, kiedy wie, że jest ona nieznana i nie wie, czym się zakończy. Tu nagle prorok Boży, którego wszystkie proroctwa się spełniły, to co zapowiadał, i nagle im mówi, jeżeli tam się udacie, to spotka was jeszcze, jak czytam te fragmenty, no to one są przerażające, co ich ma tam spotkać. Oni mówią nie. Co może w człowieku być, w narodzie, bo już mówię strach strachem. Pan Bóg mówi pojednam. Niewiara, ktoś powie. Ale w pewnym momencie ja bym powiedział, nagle Pan Bóg im stawia wręcz, króciutko mówiąc, bardzo wielki czerwony sygnał z trąbieniem, nie wchodźcie na tę drogę, bo tam jest śmierć. Dlaczego wybierają śmierć? Dlaczego tam się udają? Co ich pcha? Generalnie jak patrzę na przykład na nasz kraj, kto myśli o tym, jaka jest wola Boża? Kiedyś myśleli tylko tak, musimy trzymać albo z Niemcami, albo z Rosją. A czy ktokolwiek myślał, a może z Bogiem? Jakby nie było trzeciego wyjścia. A teraz nie musimy trzymać ani z Niemcami, ani z Rosją. Tylko jesteśmy w Unii Europejskiej i jest to, wydaje się, bardziej bezpieczne, niżeli takie myślenie, że albo z jednymi, albo z drugimi. Więc Pismo Święte nas uczy, żebyśmy trzymali się Bożych wskazówek, bo te są najlepsze. Może zacytuję tutaj z rozdziału 44, 7 wersetu. Tekst taki bardzo fajny, pasujący do tego, co brat Julian powiedział. A teraz tak mówi Pan, Bóg zastępów, Bóg Izraela. Dlaczego wyrządzacie sobie samym wielkie zło, gubiąc u siebie mężczyznę i kobietę, dziecię i niemowlę spośród Judy, by nie zostawić sobie resztki? Dlaczego drażnicie mnie dziełami swoich rąk, spalając kadzidłą cudzym bogom w ziemi egipskiej, do której przybyliście, aby tam przybywać jako obcy przybysze, przygotowując sobie zgubę i stając się przedmiotem przekleństwa i hańby u wszystkich narodów ziemi? Dobrze jest wiedzieć, jak bardzo w ten sposób drażniono Boga. Kiedy ja patrzę dzisiaj na nasze społeczeństwo polskie, to ja niemalże codziennie widzę takie drażnienie Boga. Wielu ludzi powołuje się na religijność, na Boga, na Boże słowa często, a ich postępowanie jest tak dalece odmienne od tego Bożego postępowania. I nikomu nie przychodzi na myśl, że tym samym drażni Boga. Tak sobie myślę, no jeżeli nawet nam się jeszcze teraz jakoś układa w tej Polsce, że teraz Bóg może błogosławi nam, żebyśmy wzrośli w siłę, żebyśmy po tych wielu latach niewoli jakoś wreszcie wyszli, to czy przypadkiem nie sprowadzimy na nasze nieszczęście właśnie tym drażnieniem Boga, kiedy nasze serca nie są odwrócone do Boga, kiedy jest nadal udawanie tej religijności. Dlaczego ludzie wybierali zło, mimo że mieli alternatywę? Chciałem zacytować fragment z drugiej Księgi Mojżeszowej, 16 rozdziału 3 wersetu, gdzie lud mówi do Mojżesza: obyśmy byli pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdyśmy siadali przy garnku mięsa i mogli się najeść chleba dosyta, bo wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby całe to zgromadzenie zamorzyć głodem. I kolejny fragment, 4 Księga Mojżeszowa, 16 rozdział 13 werset. Czy mało tego, że nas wyprowadziłeś z ziemi opływającej w mleko i miód, aby nas wygubić na pustyni, że jeszcze chcesz narzucić się nam jako władca? Zobaczmy, oni, mimo że doświadczyli naprawdę niewoli w ziemi egipskiej, oni myśleli, że to było coś dobrego. Oni wspominali to dobrze. Stworzyli sobie mit, że coś tam było niezwykłego. Dlatego myślę, że albo nie pamiętali, jak było źle, albo po prostu ludzie
boją się zmian, boją się nowości, nie widzą innej alternatywy, więc pchają się w tą przeszłość. I tutaj jak przeszłość ma duży wpływ na naszą teraźniejszość. I czym będziemy cały czas mieszać tą przeszłość, bo tak się nauczyliśmy, bo tak było, bo tak jakoś przeżyliśmy, to może jeszcze przeżyjemy kolejne lata, zamiast skupić się na tym, co ma dla nas do zaoferowania Pan Bóg, który może dać nam wszystko i może nas nauczyć. Ja tak czasem w rozmowach z niektórymi Polakami pytam się, bo oni mówią, a tam teraz jest strasznie, ja tam dobrze wspominam czasy komunistyczne i było dobrze, a teraz to dopiero jest zło i wszystko wylazło. A ja mówię, skoro tak było dobrze, pytam się, to dlaczego ludzie w 70 roku, później w 80 wyszli na ulicę i zaczęli protestować? O co im chodziło? No o puste półki w sklepach, o biedę, o nędzę, o prześladowania, o różne rzeczy, prawda? To tak było dobrze? Może komuś było dobrze, ale widać chyba nie wszystkim. I w końcu zbankrutował ten system. To tego już nie pamiętasz? Dzisiaj zaczyna się wspominać, mówi, że to było dobre. Nie było niczego dobrego tak naprawdę, ale dzisiaj pamięć robi się krótka jakby, prawda? Tak samo i tutaj Judejczycy z pokolenia na pokolenie zapomnieli, jaka była prawda. Ja chciałem zwrócić uwagę, że to jeszcze nie tylko jest kwestia zapomnienia. Dlatego, że jak czytamy poprzednie nawet fragmenty w Piśmie Świętym, tak wyraźnego opowiedzenia się po stronie przeciwnej woli Bożej, to bardzo rzadko się... One były nieraz czynione, ale tutaj, kiedy oni to wypowiadają, kiedy to już... pamiętasz, Waldku, ty już te słowa cytowałeś, kiedy oni mówią, będziemy składać teraz ofiary nie Panu Bogu, ale bogini niebios, tam bóstwom, które sobie tam wybrali, tak. I mają to odwołanie do tego, że wtedy im się lepiej działo, ale w sposób jakby jednoznaczny wybierają zupełnie innego Boga i zupełnie inny panteon. Jakby odrzucają, to jest odrzucenie Pana Boga. Ja mówię, te ich wybory doprowadzają ich do, jakby tak równi pochyłej do takiego momentu powiedzą, nie chcemy Cię, Boże. Nie podobasz nam się. Nie podoba nim się w ogóle, my nie chcemy Cię znać. Zastanawiam się tylko, po co brali Jeremiasza. Słuchajcie, trzeba sobie powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że ten pewien dobrobyt elit pewnych grup społecznych brał się z czego? Z nieuczciwości społecznej. Nie szanowano wdów, nie postępowano zgodnie z zaleceniami Bożymi, jak postępować w takich sytuacjach. Jeden drugiego okradał, nie szanował, dochodziło do złych rzeczy. I wydawało się im, że jest wielki dobrobyt, bo wzrastały świątynie, pałace i inne rzeczy, więc byli w tym świetni. Potem, kiedy nawrócili się, okazało się, że przyszły kłopoty. Jest takie jakby pytanie, nasuwa się, że no tak, jak widzimy tych, którzy postępują nieuczciwie, to im się dobrze powodzi, a ja jak jestem uczciwy, to tylko przychodzą klęski, problemy. Skąd się biorą klęski, problemy dla tych, którzy chcą uczciwie żyć, a żyją w dostatku ci, którzy są przestępcami nieuczciwymi? To jest niewłaściwe spojrzenie. Ja nieraz słyszę, że jak człowiek uczciwie żyje, to nic nie ma tam, albo dobrze się powodzi tylko tym, którzy umią kraść. To ma krótkie nogi. Po więzieniach siedzą nie ci, którzy uczciwie żyją, tylko ci, którzy nieuczciwie żyją. Mimo wszystko, może tam ktoś inny też się znajdzie, ale generalnie ci, którzy źle robią. Także opłaci się uczciwe życie prowadzić. Może skromniejsze, jak się nie ukradnie, to się nie ma może aż tyle, ale ma się pokój w sercu. Świadomość, że się jest uczciwym. Są inne wartości, które są cenniejsze. Jakie? Chciałem zadać takie pytanie, czy pieniądze i bogactwo definiuje jakość twojego życia? Bo zobaczmy, ilu jest bogatych ludzi, którzy mają beznadziejne życie. Oni po prostu nienawidzą swojego życia, bo żyją dla pieniędzy, żyją dla pracy, nie mają nic poza tym. A uczciwy człowiek ma tą satysfakcję, ma tą radość z życia, ma tą radość, że może komuś pomóc. Gdy ludzie to zaczynają rozumieć, to poświęcają całe życie misji i misjonarstwu. Jakie wartości powinny być priorytetem takich społeczeństw jak Judejczycy, jak nasze, Polaków?
Znaczy, kiedy myślę, kiedy mówisz o... Popatrzcie, ja tak już nie chcę odrywać się od tekstu, od tych historii. Mamy tę osobę, która trwała przy tych zasadach, Jeremiasz. I gdyby popatrzeć od strony Jeremiasza, co przyniosła mu ta wierność, od strony takiej czysto ludzkiej, to bym powiedział, no tak już nawet studiowaliśmy w poprzednich tygodniach, to nie były lukrowane pozycje, to wręcz było bardzo trudne było takie życie. Więc jeżeli chcemy być wierni Panu Bogu, to okazuje się, że nie zawsze to się łączy z jakimś tam dobrobytem. No nie porównujmy jednak proroków do zwyczajnych ludzi. To są wyjątkowi ludzie powołani przez Boga i zwykle, jak wiemy, byli zabijani, mordowani, mieli tragiczne życie, ale oni byli duchowo przygotowani do tego. Ale właśnie jakieś wartości im przyświecały i wciąż pytam się, jakie wartości wobec tego powinny być priorytetem naszego życia? Wiele elementów można podać, ale trzeba patrzeć na Jezusa. On jest dla nas najlepszym przykładem. Przyszedł po to, żeby służyć. I to jest dla nas wzór. Ktoś powiedział, no to marne to życie, żeby innym służyć. Nie, ale to daje satysfakcję. To daje zadowolenie. To daje pokój. To daje szczęście, a nie wyzyskiwanie drugiego. Także Bóg ma inne wartości i tego się warto trzymać, a nie patrzeć, kto ile ma pieniędzy. Chociaż i w tym Bóg błogosławi, jeśli wybieramy właściwą drogę. A więc taki pokój, wewnętrzne zadowolenie, świadomość, że się jest błogosławieństwem dla innych, rodzina dobrze postawiona, dzieci dobrze wychowane. To jest wartość większa, niżeli to, co ludzie patrzą. Powiedzmy, jakieś dochody materialne czy coś takiego. Chciałbym może już na zakończenie dodać to, że wartością jest nadrzędną to, że my żyjemy ograniczony czas i to tak znikomy po jakieś tam 60, 80, czasem ktoś 100 lat. A przecież zależeć ma nam na wieczności, a nie na tylko tych 100 lat. Czy na tym ma się kończyć całe moje istnienie i tylko tyle? No przeciwnie, a jeżeli myśleć chcę o wieczności, to bez Jezusa nie ma szans. Proszę jeszcze. Chciałem dodać, że bardzo ważne jest właśnie to zaufanie, o którym wspomnieliśmy. Popatrzmy na przykład Daniela, gdzie Szadrach, Meszach i Abednego byli postawieni przed królem i to jest był król, który był władcą naprawdę największego mocarstwa na świecie i oni mówią mu, cytując trzeciego rozdziału Księgi Daniela, 16 wersetu, my nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to. Zlekceważyli go, zdenerwowali tak go może nazywali niektórzy Bogiem, prawda, tego króla królów, bo wiedzieli, że jest ktoś wyższy i poddali się woli Pana Boga, nie bacząc na swoje życie. I zobaczmy, jak to się skończyło. Pan Bóg ich wyratował z pieca ognistego, z czegoś, co aż niemożliwe, żeby wyjść całym. Apostoł powiedział któryś, że bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi. Tego jakby Judejczykom zabrakło w ich postawie. Bardzo się cieszę, że mogliśmy te sprawy rozważyć przy okazji studium Księgi Jeremiasza. Jest, myślę, to bardzo istotne dla naszej postawy życiowej. I może podziękujmy Panu Bogu za tą lekcję, jaką daje nam Jeremiasz. Proszę Cię. Wszechmocny dobry Panie, dziękujemy Ci za te myśli, dziękujemy Ci za to, że mogliśmy teraz spędzić tą chwilę studiując Twoje słowo, rozmyślając, rozmawiając. Wszechmocny Panie, proszę Cię zapisz w naszych sercach te słowa, które wypowiedziałeś aż trzykrotnie, Panie, w Nowym Testamencie, abyśmy, Panie, z całego serca szukali Ciebie i abyśmy, Panie, nie byli takimi egoistami i kochali innych, Panie. Panie, aby właśnie to było najwyższymi wartościami w naszych życiach. Panie, abyś Ty te słowa wszystkie zapisywał, abyś dawał nam, Panie, dużo pokory przed Tobą, abyśmy z całego serca szukali Twojej woli przede wszystkim i potrafili Tobie zaufać w 100%, nawet gdy wydaje nam się, że sytuacja jest bez wyjścia. Prosimy Cię o błogosławieństwo za każdego, kto mógł z nami tutaj uczestniczyć, kto mógł słuchać tej lekcji, Panie, abyś Ty błogosławił, aby Twój Duch Święty działał na serca i na umysły, Panie, i na języki, i na uszy, i na całych nas. Prosimy Cię o to przede wszystkim. I oddajemy Ci wszelką chwałę, której jesteś godzin. Wielki jesteś, Panie, przez imię Chrystusa Jezusa. Amen. Amen. Przed nami ostatnie studium tego kwartału. Będzie podsumowanie nauk Jeremiasza.
zapraszam bardzo serdecznie, dlatego że to będzie pewne kompendium tej wiedzy, która powinna dotrzeć do naszych umysłów i zbudować nas w sercach naszych. Dziękuję.